Proszę Państwa, żegnamy się z Państwem pięknym Giewontem, żegnamy się z Polany Jana Hyca, to już nieraz to imię i nazwisko padło, ale chcemy jeszcze Państwu powiedzieć, że tak to jest w góralskich rodzinach, że tradycja przechodzi z ojca na syna. Jasiek właściwie wymyślił tą Polanę, od 20 lat ją udostępniał na różnego rodzaju imprezy, a teraz wszystko przejmuje syn. Proszę się przedstawić. Bardzo mi miło, nazywam się Hyc Paweł i jestem synem Jaśka. Panie Pawle, co Pan zamierza tutaj robić po przejęciu tej Polany? Chcielibyśmy jak najbardziej kontynuować wszystkie wydarzenia kulturalne związane z Zakopanem i z okolicą. Przede wszystkim cały czas prowadzić do tego, żeby folk tutaj nie zaginął, bo jest to miejsce, gdzie z takim widokiem jak tutaj, no nie ma takiego drugiego miejsca, więc na pewno chcielibyśmy dalej to rozwijać w tym kierunku. I myślę, że tata rzuci mi jeszcze parę dobrych rad, słów i będziemy tutaj sobie działać. Także proszę Państwa, jest nadzieja, że my się tutaj spotkamy za kolejnych 20 lat i Pan Paweł z Panem Janem będą nas tutaj przyjmować. Dziękujemy bardzo, żegnamy się z Państwem. Dziękuję.